Dzień dobry, cześć, witam szanownych subskrybujących i tych niesubskrybujących. Proszę Państwa, jak zapewne wiecie bądź nie, jakiś czas temu zakupiłem to wspaniałe urządzenie, które tutaj za mną stoi, prasę hydrauliczną 30-tonową. Proszę Państwa, minął jakiś niecały miesiąc od momentu, kiedy ją zakupiłem. Troszkę tutaj na niej porobiłem, mojej małej produkcji. I prasa poległa w boju, niestety. A chciałem Wam w tym filmie pokazać, co się dokładnie stało i jak sobie z tym poradziłem. A więc przejdźmy do meritum sprawy. Jak widzicie, mamy tutaj prasę. Do prasy dorobiłem taki przyrząd, który służy mi do mojej małej produkcji. A tutaj mamy całe zdarzenie. Ci, co troszkę mieli styczność z prasą bądź nie, wiedzą, jak prasa jest zbudowana, jak te siłowniki są zbudowane. I tutaj, jak widzicie, w tym momencie jest zaspawane. Natomiast fabrycznie, jak otrzymałem to urządzenie, tutaj górny element i dolny element, bo one występują jako oddzielne, są osobnymi elementami, pomiędzy nimi jest szczelina. Ja nie wiem, jak wykonane jest połączenie tych dwóch elementów. Przypuszczam tak na logikę, że powinno być to skręcane na gwincie. Natomiast dokładnie nie wiem. I co tu się stało? Stało się to, że prasa po około 200 może 250 naciskach 15-tonowych, o sile 15 ton, bo wykorzystywałem około 50% mocy tej prasy, ona jest do 30 ton, tu pomiędzy tymi dwoma elementami zaczęła powstawać przy tej sile coraz większa szczelina, co było przyczyną tego, że między tą szczeliną właśnie wydobywał się olej. Stopniowo najpierw tylko się jakby delikatnie pociło, natomiast wraz z kolejnym naciskiem, wraz z kolejną wygenerowaną siłą, ta szczelina stawała się coraz większa i ten ubytek oleju stawał się coraz większy, coraz więcej go tu wypływało. Napisałem do dystrybutora tej prasy w związku po prostu z takim zgłoszeniem reklamacyjnym, i dostałem odpowiedź, że to połączenie powinno być fabrycznie zaspawane i jest tutaj po prostu błąd. Więc z racji tego, że urządzenie jest mi tutaj cały czas w tym momencie potrzebne, zdecydowałem się na samodzielną naprawę. Jak możecie zaobserwować, z prasy wyciągnąłem już siłownik. Troszkę go tutaj rozebrałem i w tym momencie mam go na stole spawalniczym. Przygotowałem go do spawania. Dostałem tutaj informację od dystrybutora tych pras, żeby zaspawać to połączenie. Nie rozbieram tego. Biorę się tutaj za TIGA, już uruchomiłem, gazy odkręcone, także zaspawam całe połączenie w koło. Oczywiście będę pamiętał, dbał o to, żeby się nie przegrzał tutaj ten siłownik, dlatego mam przygotowaną szmatę. Jeszcze muszę sobie przynieść wodę i będę co jakiś czas tutaj chłodził, żeby za wysoka temperatura nie weszła na uszczelnienie. Zaspawam to i mam nadzieję, że na jakiś czas będzie spokój. Dla mnie istotne jest, żeby ta prasa przetrwała robotę, a dalej to już mnie nie interesuje. Pozdrawiam. Zaspawałem to. I jak na tą chwilę, jak widzicie, jest dobrze. Nie ma z tym żadnych problemów. Troszkę się zdenerwowałem na dystrybutora, ponieważ no, zażyczyłem sobie od niego zwrotu chociaż jakichś tutaj poniesionych, jakby to powiedzieć, no, zwrotu środków za czas poświęcony na naprawę, ponieważ to jest takie bardziej uszkodzenie, wada fabryczna, niż coś spowodowane moją winą, ponieważ on sam powiedział, że to powinno być zaspawane. Natomiast no niestety nie zgodził się tu na kwotę, którą sobie za to zażyczyłem i po prostu no jestem niezadowolony tutaj z tej przyczyny. Oczywiście nie mam do nikogo żadnych pretensji, bo wiem, że to urządzenie pochodzi z państwa dalekiego, no wiecie jakiego, więc liczyłem się z tym, że ono może po prostu się
po jakimś czasie popsuć, natomiast nie spodziewałem się, że aż tak szybko i aż w tak głupi sposób. Także nagrywam ten film, gdybyście mieli taki problem kiedykolwiek, to nie ma sensu się z kimkolwiek użerać. Po prostu jeżeli dysponujecie spawarką, rozbierzcie to, wyczyśćcie, zróbcie tam szczelinę szlifierką, żeby wewrznąć się troszkę w materiał. Zaspawajcie to, obspawajcie to jeszcze, jakby to powiedzieć, zróbcie taką spoinę, żeby nadlać ten materiał, żeby go było tam więcej. I myślę, że ten problem będzie w ten sposób rozwiązany. Poza tym jednym defektem, który tutaj wystąpił, na tą chwilę żaden inny defekt się nie pojawił. Z siłownika tutaj nigdzie nic nie wycieka. Znaczy się, że uszczelnienie, które tutaj jest, nie zostało przeze mnie podczas spawania przepalone. Pompa tutaj cała, na tą chwilę jest wszystko ok, nie ma z nią żadnych problemów. Przewody, wszystko jest w porządku. Cała konstrukcja maszyny przy tych 15 tonach, no nie oszukujmy się, jest ona dosyć wiotka i już nacisk 50% według tego zegara oczywiście, bo innego zegara tutaj do tego nie mam. Przy 15 tonach nacisku ona już widać, że się konstrukcja odgina. Ale ja wiedziałem z góry, że będę tutaj wykorzystywał tak pomiędzy 10 a 15 ton do tej pracy, którą mam do zrealizowania. Także mi to w zupełności nie przeszkadzało. Nawet gdyby się okazało, że ten nacisk, który ja tutaj generuję, jest zbyt duży na konstrukcję mechaniczną tego urządzenia, po prostu bym ją wzmocnił i nie byłoby problemów. Tak jak na razie robię, wystarcza mi w zupełności. Zrobiłem już tutaj na niej od momentu naprawy jakieś 200 zagniotów i nic się nie rozszczelniło. Co ciekawe, wcześniejsza liczba zagnieceń to gdzieś w granicach 300 nacisków 15-tonowych i po tych 300 naciskach właściwie nawet wcześniej już zaczęła ta prasa przeciekać, a przy 300 naciskach naprawdę to rozszerzenie było potężne. Zapraszam do subskrypcji i do lajkowania. Cześć!